Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Sniper Elite V2. Moi drodzy, przechodzimy sobie już do trzeciej misji DLC. Misji, którą mogliśmy zagrać dzięki zakupieniu sobie dodatkowej zawartości do gry Sniper Elite. Misji, która również jest misją bardzo ciekawą, na której też spędziłem dobrych kilka godzin, tak, próbując sobie tę misję wykonać, i misji, na której również możemy zdobyć, podobnie jak to było w misjach poprzednich, dwa nowe achievementy. Osiągnięcia, które można zdobyć w tej misji, są osiągnięciami polegającymi na tym, że w jednym z nich trzeba zabić 6 żołnierzy, którzy palą papierosy, czyli zabić ich wtedy, kiedy palą. Jest to osiągnięcie palenie zabija. Natomiast drugie osiągnięcie, które możemy zdobyć, jest to osiągnięcie polegające na tym, że musimy całą misję przejść bez wykrycia naszej osoby. Czyli nikt z żołnierzy nie może nas wykryć od samego początku do samego końca. Misję musimy zrobić całkowicie na cicho. Moi drodzy, ja w tej rozgrywce, bo oczywiście gameplay nie będę wam prezentował typowym pod grę na pałę, tak, czyli na Rambo, natomiast będę na pewno starał się ją wykonać w trybie cichej akcji. Nie wiem, czy mi to wyjdzie całkowicie na cicho, ale na podstawie mojego doświadczenia z tym achievementem, które oczywiście sobie obydwa achievementy wykonałem, będę starał się tak kierować misją, żeby jednak żaden z żołnierzy mnie nie wykrył. Czy mi się to uda, czy mi się to nie uda, tego wam nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast postaram się przekazać wam całą moją wiedzę związaną z tym achievementem, tak żebyście, próbując sobie, jeśli ktoś z was w ogóle jeszcze nie ma tego achievementu, czy nie ma tej gry, a planuje sobie zakupić od razu z tą zawartością dodatkową, która ma tą misję, tak, bo oczywiście jest to misja z DLC, będzie chciał ten achievement wykonać, żebyście wiedzieli, w jaki sposób można tą rozgrywkę prowadzić. Także moi drodzy, przechodzimy sobie do misji. Oczywiście po raz kolejny misja z DLC, więc misji, której nie można wykonać w trybie kooperacji. Wybieram sobie wyzwanie. W dziale DLC mamy właśnie taką misję jak posterunek Neudorf, tak? Dokładnie nie wiem, jak się to czyta, czy Neudorf, czy Neudorf, bo to jest bardziej taka niemiecka gra, można powiedzieć, tak? Bo tam uczestniczą żołnierze niemieccy, radzieccy, w związku z tym wydaje mi się, to się raczej po niemiecku czyta niż po angielsku. Zresztą nie jest to też New, bo to się pisze Nef, a to jest Neu chyba, Neudorf. Tak mi się wydaje, że tak się powinno czytać, no ale mniejsza, słuchajcie, o wymowę, tak? W każdym razie wiemy, o jaką misję chodzi. Wybieramy sobie tę misję, uruchamiamy grę. No i moi drodzy, poziom trudności oczywiście po raz kolejny działam sobie na poziomie trudności średnim, czyli na poziomie trudności strzelca wyborowego. W opisie misji mamy następującą informację. Otrzymaliśmy informację o lokalizacji tajnego składu paliwa w górach Harzu. Musiałem się tam dostać, podłożyć ładunki wybuchowe i uciec, zanim Niemcy zorientują się, że coś jest nie tak. Sprawę utrudniały posiłki, które ściągnięto do obrony składu przed siłami aliantów. Czekało mnie trudne zadanie. To było pewne. Czyli celem tej misji, tak jak już mamy w opisie, jest lokalizacja tajnego składu paliwa i podłożenia ładunków wybuchowych. W mapce, którą mamy zawartą, możemy sobie zobaczyć, jaka jest nasza lokalizacja. Lokalizacja nasza znajduje się w tym terenie, właściwie równolegle do drogi, do której będą tam nasi wrogowie się jeszcze pojawiać, tak, dojeżdżać. Natomiast możemy przejść sobie też prawą stroną przez takie cztery punkty, można powiedzieć posterunki, przez cztery posterunki, tak, sił obrony, żeby dostać się na teren obozu wojskowego. Co do ekwipunku, myślę, że możemy sobie teraz próbować zadziałać z tym Typ 99, bo ostatnio działałem sobie z M1D Garand, więc weźmiemy sobie teraz tą snajperkę Typ 99. Do tego za błyskawicę już dziękuję w poprzednim odcinku, tak jak widzieliście, no nie podobała mi się ona. MP44 niech będzie, wydaje mi się, że powinna być lepsza. Velro to oczywiście pistolecik z tłumnikiem, ponieważ działam na cicho. Granatę mimo wszystko sobie wezmę, natomiast wezmę sobie też miny pułapki. Moi drodzy, miny pułapki mi się mogą przydać. Dynamit nie, miny pułapki jak najbardziej, w związku z tym, no miny pułapki, granat to sobie wezmę do pomocy. W razie gdyby się zdarzyło, że któryś z żołnierzy mnie wykryje, tak, i będę musiał się bronić. Także jeden granacik, mina pułapka, no i myślę, że jesteśmy przygotowani do akcji. Także rozpoczynamy zabawę i prezentuję wam kolejnego gameplaya z mapy dodatkowej. Moi drodzy, na samym początku możemy sobie rozlokalizować żołnierzy. Żołnierze będą na tutaj krążyli po prawej, po lewej stronie.
Co do achievementu palenie zabija, bo na tym achievementie też się skupię, natomiast tego achievementu nie wykonam wam z tego względu, że achievement ten jest dość skomplikowany. To znaczy jest skomplikowany w zasadach rozgrywki. Ja nie wiem, jak to w sumie wam wytłumaczyć, bo będę starał się w tym odcinku wam powiedzieć, o co chodzi w tym achievementie, natomiast ja się będę skupiał na pewno na achievementie polegającym na tym, że mam wykonać tą misję bez wykrycia, bez zauważenia mnie przez jakiegokolwiek przeciwnika. Na tym achievementie się skupimy. Natomiast, moi drodzy, co jest, na co chciałem wam na początku zwrócić uwagę w achievementie palenie zabijek. Kiedy oglądałem różne produkcje YouTuberów, którzy publikowali ten achievement, podawali oni informację, że polecali restartować tą mapę tyle razy, aż ten człowiek, który znajduje się tutaj, ja celowo go nie zabijam, będzie palił papierosa. Raz się zdarza, że jego tu w ogóle nie ma, raz się zdarza, że on pije sobie z kubka, tak jak teraz, raz się zdarza, że on pali. I moi drodzy, istotnie, restartowałem tę misję chyba z 40 razy i za którymś tam 40 czy 50 razem faktycznie zauważyłem, że żołnierz ten ma papierosa. W związku z tym, jeśli chcecie wykonać ten achievement, faktycznie być może dobrym sposobem jest restartowanie tej misji, poczekanie tego pierwszego żołnierza. Osoba, która opublikowała to osiągnięcie na YouTubie, poinformowała, że jeśli nie będziemy restartować i nie będzie on palił, to być może to achievement nam się nie wbije, ponieważ tego ostatniego żołnierza nie będzie. Powiem wam szczerze, na podstawie moich przemyśleń nie jestem co do tego przekonany i ja wam to powiem w trakcie rozgrywki dlaczego. Natomiast, żeby teraz nie przeciągać, zajmujemy się już, skupiamy się na celu. Pierwsza sprawa, likwidacja człowieka, który znajduje się tu po prawej i likwidacja snajpera po stronie lewej. Możemy się najpierw skupić. Właściwie to się możemy skupić najpierw na tym żołnierzu z lewej, żebyśmy już tego pana mieli z głowy. Tutaj również zagłuszają nam całą akcję pociski artyleryjskie, które nam regularnie. Tylko teraz zastanawiam się, czy ten żołnierz drugi, widzicie go, tam był w tle, czy nie zauważy. Mam nadzieję, że nie. Jeśli nie, to bardzo dobrze. Zabijemy sobie od razu tego klienta tutaj z prawej i za chwilę zajmiemy się jeszcze snajperem. Snajper po lewej nie powinien nas zauważyć. Możemy sobie przejść prawą stroną obozu wojskowego, raczej nie powinien nas dostrzec. Ale dla bezpieczeństwa warto sobie go również od razu zlikwidować. Tak tym bardziej, że go teraz mamy na muszce. Natomiast zwróćcie uwagę, że on też pali. W pewnym momencie on zapali. Jeśli on będzie palił, to jest to szansa. O, widzicie? Pali. I teraz, jeśli on pali, tylko jak będzie palił i zdejmiemy go, to właśnie już mamy też jednego z żołnierzy, którego likwidujemy dla tego achievementu. Palenie zabija, tak? Musimy sześciu żołnierzy zabić w momencie, kiedy palą. Nie jestem pewny co do tego, czy wtedy, kiedy mają papieros w ustach, czy wtedy, kiedy mają go w ręce. Ja zabiłem wtedy, kiedy mają w ustach, tak? Więc czekałem tyle razy, aż będzie tyle razy dźwięk, aż będzie miał papieros w ustach. Osoba, na której oglądałem ten filmik, faktycznie informowała też o tym, żeby restartować, tak? Więc powiedziała, że pierwszy żołnierz jest tutaj po lewej, drugi żołnierz jest tutaj stoi. Jeśli tyle razy restartowaliśmy, aż na tego żołnierza, który pali, trafiliśmy, to w tym momencie, likwidując sobie tego po lewej, automatycznie likwidujemy drugiego, który pali z sześciu, tak? Jeszcze zostaje nam czterech. Moi drodzy, teraz tak, przechodząc sobie dalej, będziemy mieli tu na pewno kolejnego żołnierza, który znajduje się po naszej prawej stronie. Tego żołnierza możemy sobie zlikwidować w sumie strzałem w kolano, chociażby strzałem w kolano. Możemy to zrobić ze snajperki również, nie ma żadnego problemu z tym, tylko że ja tu starałem się właśnie go zlikwidować przez kolano, dlatego że bałem się, że on mnie tu zauważy, tak? Tu praktycznie rzecz biorąc głowy nie ma wystawionej, więc możemy sobie go zlikwidować w ten sposób, żeby nie było ryzyka. Tutaj w tych posterunkach nie ma więcej osób niż jeden, zawsze w posterunku jest jeden, ewentualnie mogą przychodzić patrole. To znaczy patrole mogą widzieć tych żołnierzy, tak leżących. Natomiast jeśli nawet zauważą trupy, nie znaczy to, że achievementu nie wbijemy, ponieważ achievement, oczywiście nie mówię o tym paleniu, tylko o tym achievementie polegającym na przejściu tej misji bez wykrycia nas przez jakiegokolwiek wroga, oni nie mogą wykryć nas. Oni mogą wykryć trupy, ale nie mogą wykryć naszej obecności. To znaczy, wykryć nasze obecności, to jest też takie pojęcie względne, dlatego że
Możemy na przykład zabić jednego wroga koło drugiego, tak? Więc on będzie widział, że ktoś padł, będzie wiedział, że my jesteśmy. Natomiast dopóki nas nie zauważy, to możemy śmiało ich likwidować. To znaczy, możemy stawiać miny, pułapki, mogą być zabijani przez miny, mogą być zabijani jeden koło drugiego, tak? Dopóki oni nas nie wykryją, nie ma obawy, że ktokolwiek nas po prostu namierzy. Że ten achievement nam się nie wbije. Kolejnego strażnika mamy z przodu, tak jak widzicie. Tego strażnika sobie też od razu zabijamy, tylko czekamy na dźwięk pocisku. Mamy dźwięk pocisku, strzał. Tylko się teraz martwię, żeby znowu drugi nie zauważył ten strażnik, który znajduje się w środku. Mam nadzieję, że nie zauważy. Tutaj też podchodzimy sobie do tego kolejnego punktu. Moi drodzy, jedna rzecz związana jeszcze z achievementem palenie zabija. O właśnie. Właśnie, bardzo fajnie się złożyło, bo gracz, który publikował to nagranie, powiedział, że jeśli będziecie mieli tutaj pierwszy strażnik wam się trafi z papierosem i w tym posterunku wam się trafi strażnik, który tutaj pali, to go od razu zabijamy, zaliczając sobie trzeciego strażnika. Natomiast jeśli go nie będzie, to restartując sobie, pomimo tego restartując 50 razy tamtą misję, polecał nam też restartować tyle razy jeszcze drugą część, w związku z czym no szansa, żeby zbieg okoliczności był taki, że i tamten będzie palił, i ten będzie palił, była duża. W związku z tym no próba zaliczenia tego achievementu musiała być niesamowicie trudna. Ja zrobiłem w ten sposób, że restartowałem misję tyle razy, aż tamten strażnik będzie palił, ale doszedłem do tego punktu i ten nie palił, tylko stał w drzwiach. Jeśli stał w drzwiach, to według tego poradnika powinniśmy już zestartować, ponieważ tego strażnika nie będzie. Natomiast, moi drodzy, ja postanowiłem iść dalej, realizowałem cele misji dalej i nawet jeśli tego strażnika nie było, to był inny, który palił w dalszej części misji, czyli raczej nie ma czegoś takiego, że musi być on konkretnie ten. I całkiem możliwe jest również to, że nie musi wcale ten pierwszy strażnik palić, bo całkiem możliwe, że sześciu innych pali, nie jestem tego pewny, ale na podstawie tego strażnika wiem, że na pewno nie trzeba gomić tutaj, bo ten strażnik może być raz tutaj, może palić, a może stać w drzwiach i obserwować. Jeśli będzie obserwował, nie będzie palił, tak? Więc wtedy, kiedy ja wykonywałem ten achievement i mi się udało go wykonać, on stał w drzwiach, zabiłem go, a inny znajdował się w dalszej części, który palił. W związku z tym wydaje mi się, że po prostu palące żołnierze są ustawieni losowo na mapie, to znaczy losowo wygenerowani. Tak mi się wydaje, natomiast dla bezpieczeństwa jednak tego pierwszego strażnika możecie po prostu przeczekać, tak? Porestartować, aż on będzie. W związku z tym teraz tak, kolejny strażnik do likwidacji. Kolejnego strażnika likwidujemy, tak? Teraz też nie byłem pewny w sumie, czy on mnie tak nie dostrzegł, więc no jeśli bym to robił dla achievementu, to mogłoby mi się to nie udać, dlatego no jeśli to robicie dla achievementu, żeby was nie wykryli, to raczej starajcie się, no możecie go tył nawet zajść, nie tu, z przodu, z tyłu. Z tyłu go zajść na spokojnie, tak, i strzelić mu tyłem z tyłu w głowę, żeby nie było tego ryzyka, że wam ten achievement nie wskoczy. Natomiast ja pokazuję, w jaki sposób właśnie, którym kierunkiem iść, żeby na spokojnie tę misję nie zaliczać. Oczywiście możemy sobie tutaj wejść, przy okazji pozbierać jakąś tam dodatkową zawartość w postaci tutaj jakichś granatów, tak. Jeszcze przeszperamy sobie zawartość tego żołnierza. No i kierujemy się dalej do przodu. Kierujemy się dalej do przodu. Z przodu będziemy mieli kolejnego strażnika do likwidacji. Prawdopodobnie będziemy mieli, tak? Bo nie jestem pewny, zaraz zobaczymy. Oczywiście też uważajmy na patrole. Te patrole cały czas nam tutaj będą gdzieś krążyły, więc dobrze się też skupiać na tych patrolach, żeby nas później nie zaskoczyły. Tym razem chyba tu nikogo nie ma. Nie ma. Okej. Tu żadnego strażnika teraz nie ma. Więc znowu zbieramy sobie jakąś zawartość dodatkową. Minę pułapki, minę lądowe teraz mi się po nie wbijały, widzę. Miny pułapki mam pełne, więc więcej nie wezmę. No i idziemy dalej. Idziemy do czwartego, bo teraz jesteśmy w drugim, byliśmy w trzecim, teraz w czwartym. Moi drodzy, ten strażnik, uważajcie na tego strażnika, ponieważ on może wam bardzo łatwy sposób popsuć misję. Tam będziemy podchodzić po pewnym czasie.
Jeśli podejdziemy za blisko, a strażnik akurat będzie szedł do góry, on nas zauważy i też poruszy akcji, tak? W związku z tym na tym strażniku też się skupiajmy. I to jest jedyny strażnik, który tam chodzi. Jeśli go zlikwidujemy, to w tym momencie już nie ma z nim żadnego problemu. Zaraz wam powiem, które to jest miejsce, które jest takie dość miejscem ryzykownym. Tu teraz widzę, że nie ma nikogo. A możemy sobie uzupełnić amunicję jeszcze do snajperki. No i idziemy dalej. Tu już raczej nie ma żadnego przeciwnika. No to kierujemy się na dół. Teraz tak. Podchodząc sobie tutaj pod punkt obserwacyjny, jest bardzo duża pułapka. To znaczy, obserwując sobie wrogów z lornetką, możemy skończyć, bo zobaczcie, tu jeszcze mamy snajpera, tylko snajpera możemy sobie od razu ściągnąć. Możemy skończyć tym, że człowiek, który sobie tutaj robi patrol, on sobie robi patrol właśnie tutaj, w ten budynek, ten, którego oznaczyłem wcześniej, on może nas zauważyć, więc najpierw zlikwidując snajpera, od razu się kierujmy na dół za tym człowiekiem, tak, żeby zlikwidować sobie ten patrol, żeby on później nas nie zaskoczył tym, że po prostu nas wykryje, tak, dlatego warto sobie od razu go zlikwidować. Natomiast też uważajmy jeszcze na jeden punkt snajperski. Ale tutaj raczej snajpera nie ma, ale może sobie chodzić patrol. Jeśli mamy tego człowieka oznaczonego, jest łatwiej, bo wtedy wiemy, gdzie on jest, gdzie on w którym miejscu jest i możemy swobodnie śmiało iść do przodu. Natomiast jeśli nie mamy go oznaczonego, uważajmy, ponieważ on, jeśli on teraz wyjdzie z dołu, to może automatycznie nas wykryć, tak? Więc dobrze jest go zlikwidować wtedy, kiedy na przykład widzieliście, kiedy go oznaczyłem, miałem okazję do zlikwidowania, albo ewentualnie schować się, poczekać, aż sobie zrobi patrol do góry i na spokojnie go zlikwidować dopiero wtedy, kiedy nie podejdzie. Natomiast uważajcie też tutaj na ludzi na dole. Tu ludzie na dole też w bardzo łatwy sposób mogą was zauważyć. On sobie teraz stoi u góry, więc na spokojnie możemy sobie do niego podejść, dlatego trzeba uważać, tak, żeby nas nie wykrył. Cyk. Likwidujemy pana, on już tutaj, tu już nikt nam raczej nie będzie chodził, chyba że ktoś nas wykryje. Jeśli ktoś nas wykryje, to może nam spacerować. Jeśli nas nie wykryje, to nikt nam to nie będzie już przechodził. A, zaskoczyłem, widzicie? Zaskoczyłem i kurczę mnie zauważył jakiś pacjent. Chyba nawet z dołu. Kurczę, nie wyszło mi to tak jak chciałem. Ale to nic nie szkodzi. Zrobimy to tak. Założymy minę pułapkę. W razie gdyby pacjent mi próbował tu przejść do góry, to ta mina pułapka powinna załatwić sprawę, tylko zastanawiam się, w którym miejscu ją założyć. A załóżmy... Dobra, możemy ją założyć w sumie tutaj. A tego pana, który mnie zauważył, a czy zauważył, usłyszał, możemy ściągnąć. O ile go oczywiście zlokalizujemy. O, jest, jest. A, do góry wchodzi. Do góry wchodzi. Dobra. Okej. Sam sobie wszedł na minę pułapkę, także w sumie dobrze założyłem, widzicie? Bo tu jeśli się wychylamy, kampimy, tak jak mówię, ten pierwszy strażnik może wejść na zauważyć tutaj nawet czy z tej strony. Obserwujemy czy z tej strony, w związku z tym dobrze jest się po prostu zabezpieczyć. A, idzie kolejny. Idzie kolejny, więc będziemy musieli się skupić teraz na akcji. Pójdzie do mnie, czy pójdzie z powrotem? Idzie z powrotem. Będzie dźwięk? A, teraz jest dwóch. Skubani! Z dołu słyszeli, tak? Z dołu słyszeli, dlatego że... Tak to by mnie nie widzieli. Idzie tu chyba. Będę musiał go ściągnąć. Dobrze. Zlikwidowany. No i teraz muszę wrócić się do tego drugiego pana. Teraz się muszę wrócić po tego drugiego pana, bo niestety no wybuch tej miny pułapki w sumie też spowodował to, że dostrzegł. Chociaż on się uspokoił, ale dobra, zrobimy to tak. Zrobimy to tak, dla bezpieczeństwa puścimy to jeszcze jedną minę lądową, znaczy minę pułapkę. Żeby nie było... No co jest, czemu nie mogę postawić? Dobra, tu puścimy, niech sobie tutaj stoi ta mina pułapka, żeby nie było niespodzianki. Bo tam będzie jeszcze jeden człowiek. I kierujemy się do góry teraz polikwidować sobie tych wszystkich żołnierzy znajdujących się na placu. Tak, jeśli to robimy po cichu, to musimy się na tym skupić. Mamy tak, jednego, drugiego żołnierza.
Ten sobie idzie tam na lewo. Dobra. Lecimy po kolei. Mamy pierwszy dźwięk. Z początku tam mieliśmy sygnał, który nam zakłócały pociski artyleryjskie. Tak, natomiast teraz przelatując samoloty. Samoloty, które nam przelatują, robią nam dźwięk, dzięki czemu możemy sobie wtedy strzelać śmiało z naszej broni snajperskiej, likwidując sobie kolejnych wrogów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, oni trupy mogą zauważyć. Tak ważne, żeby nie zauważyli nas. Mam kolejnego, który zauważył trupa, niestety. Więc będzie teraz ostrożny. Będzie się skubany kręcił. Dobra, mam go. Mam kolejnego. Teraz zaraz zajmiemy się tymi przy obozie strażnikami. Tam mam jeszcze jednego na wejściu głównym, pewnie widzicie go. Też powinien być po drugiej stronie jeszcze jeden strażnik, zaraz się nim zajmiemy, ale ściągam po kolei. Z tej perspektywy, czy z tej, gdzie ja jestem, czy ewentualnie z prawej strony mojej, tak? Bo można albo ściągać wrogów z tej perspektywy, gdzie jestem, albo ewentualnie można się ustawić tu z prawej. Z prawej tu na górze i też będziemy mieli bardzo fajny punkt widokowy. Trzeba polikwidować wszystkich, no żebyśmy nie mieli później niespodzianki, tak? Jeśli będziemy realizować cele, żeby już żadnego z przeciwników nie było. Kolejny do likwidacji. Dobrze, teraz tak. Z prawej już tu nikogo nie ma. O, i mamy jeszcze tego na końcu chyba, na razie, bo nikogo innego nie widzę. Zaraz zobaczymy jeszcze, rozejrzymy się, czy to jest wszystko. Te samoloty też tak w sumie w ostatniej chwili przylatują, więc nie sposób po prostu skupić się, przygotować się. Bo jak na przykład mieliśmy burzę w poprzednim odcinku, to najpierw był błysk. Jeśli był błysk, to mogliśmy już wiedzieć, że możemy na przykład włączyć sobie skupienie, bo za chwilkę będzie piorun, tak? I będzie zagłuszenie. Natomiast w tym wypadku już tak prosto nie jest. W tym wypadku już tak prosto nie jest, bo samoloty nam po prostu przychodzą w momencie. Tak jak wam powiedziałem, kolejny, który znajduje się na samym końcu, więc też sobie go od razu zdejmujemy. O, ale długa ta animacja. 237 metrów, trochę no ma. No i dobra, słuchajcie, wydaje się, że tutaj już nikogo więcej, chociaż jest ktoś, jest, widzicie? Tam na końcu. O, i akurat była idealna okazja. Samoloty przylatywały, także szybko przyszedłem sobie do broni, kolejnego sobie klienta zlikwidowałem. No i dobra, wydaje mi się, że to już będą wszyscy. Wydaje mi się, że to już powinny być wszyscy, natomiast nie jestem pewny, czy żołnierz, który usłyszał tą minę, który przyszedł tutaj do góry, czy po prostu mnie nie zauważył, tak? Znaczy, czy tam go nie ma na dole, o, czy tam go nie ma na dole. Na tym się musimy skupić. W sumie w bardzo głupi sposób ja zostałem wykryty, a czy wykryty została moja postać, w sensie nasze ruchy, tak? Bo jeśli nie zeskoczyłbym stamtąd, no to nikt mnie nie usłyszał i mógłbym swobodnie dalej realizować cele, tak? Natomiast to, że zeskoczyłem, no niestety wiązało się z tym, że już jeden z nich mnie usłyszał. Potem pojawili się kolejni, no i moi drodzy, tak to wyszło, jak tego nie chciałem. Jak tego nie chciałem. No ale dobra, tutaj mamy cel wykonany. Teraz będziemy musieli zabrać ukryte materiały wybuchowe, które znajdują się na terenie tej mapy, ale zanim to zrobimy, jeszcze warto sobie przejrzeć ten region, żebyśmy nie byli tutaj zaskoczeni, tak? I teraz, moi drodzy, tak, wam jeszcze powiem o bardzo ważnej, istotnej rzeczy, polegającej na tym, że jeden ze strażników znajduje się tutaj i tego strażnika trzeba sobie od razu zdjąć. Natomiast ten strażnik, który tutaj powinien być, jego nie ma z prostego powodu. Ale najprawdopodobniej on mnie usłyszał, kiedy zeskoczyłem.
I on się stąd ruszył, tak, i w związku z tym automatycznie, no, zaczął mnie poszukiwać. Natomiast oprócz niego usłyszeli mnie jeszcze najprawdopodobniej ci, którzy są po lewej stronie. Bo jeśli działem po cichu, jeśli bym po cichu zlikwidował tamtego i nie wywołał szumu, to akcja byłaby na... Tutaj, po stronie prawej, byłby jeden strażnik, którego swobodnie likwiduje stunika. Tutaj, tak. Natomiast po lewej stronie jest ich dwóch. On siedzi z jednej strony, drugi z drugiej. Natomiast likwidacja jednego wiąże się automatycznie z wykryciem przez drugiego. I teraz, jedynym sposobem, jeśli taką sytuację byście mieli, to jedynym sposobem, nawet jeśli robicie ten achievement, żeby działać po cichu, nie musicie się tego obawiać, działacie w ten sposób. Rozkładacie sobie tutaj minę pułapkę, czyli mina pułapka rozkładacie w tym miejscu, nie lądowa, pułapka. Pułapka w tym miejscu i teraz robicie tak, likwidujecie jednego, czask, uciekacie tutaj. I swobodnie czekacie. Najprawdopodobniej ten drugi najpierw pójdzie na prawo, czyli pójdzie w tą stronę, sprawdzi dokładnie prawą i potem się wróci do was. Zanim się wróci do was i zanim was zobaczy, wybuchnie. I to jest idealny sposób na likwidację tych wrogów, tak? Bo tutaj, tak jak wam powiedziałem, to nie jest mapa, której można działać kooperacyjnie, to jest mapa z DLC. Na mapach z DLC możemy działać tylko w pojedynkę. W związku z tym, jeśli taką sytuację mamy, najlepsze rozwiązanie. Postawić sobie tu minę pułapkę, tu się schować. I nie sugerujcie się tym, że go nie ma, ponieważ on sobie poszedł na prawo, on za chwilę się do was wróci. Jeśli do was wróci, zlikwiduje ta mina drugiego. A tego z prawej likwidujecie sobie sami, tak? Bo tak jak widzieliście, tego na górze, którego oznaczyłem na początku, zlikwidowałem, ja to zaskoczyłem, usłyszeli mnie trzej pozostali. Jeden był z prawej, ustyłowany dwóch było po lewej. Dwóch zlikwidowałem, dwóch zabiłem, natomiast nie wiem, gdzie znajduje się trzeci. Najprawdopodobniej ten trzeci poszedł sobie patrolować teren i zabiłem go już będąc na górze, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast nie jestem tego pewny, w związku z tym, no może ktoś jeszcze tutaj się kręcić, ale wydaje mi się, że raczej już nikogo być nie powinno. Jeśli cele mamy zaliczone, możemy tu już śmiało sobie podbiec. Podbiegamy sobie teraz prawą stroną, tylko no upewniajmy się, pamiętajmy, jeśli to robimy na cicho i nie chcemy, żeby nas nikt wykrył, więc upewnimy się, czy wszystkich już zlikwidowaliśmy w tym regionie. Ponieważ jeśli jakikolwiek strażnik byłby niezlikwidowany, no to niestety po prostu będziemy w tym momencie wykryci. Dlatego tutaj też można iść ewentualnie po cichu, uważnie się rozglądać, tak? Możecie też sobie zeskoczyć na pociąg, bo z tamtej strony też można chyba sobie zeskoczyć właśnie na pociąg. Ostatnio chyba tak grałem, tak, że pociągiem sobie zeskoczyłem. To też jest sposób, jak najbardziej możecie sobie ten sposób również wykorzystać. Ja tu sobie podbiegnę, uznajmy, że tu już nikogo nie ma, tak? Natomiast tak jak mówię, jeśli działacie dla achievementu, żeby was nikt nie wykrył, no to lepiej tego nie róbcie. To lepiej działać sobie całkowicie po cichu. I teraz tak. W momencie, kiedy my pobierzemy ładunki wybuchowe i będziemy próbowali podłożyć, pojawi się ich wsparcie. I teraz najlepszym sposobem będzie po prostu szybko podłożyć, bo mamy podłożyć 3 ładunki wybuchowe. Mamy 5 punktów, ale w 5 punktów tych ładunków podłożyć nie musimy. Musimy podłożyć je w 3. Punktami, które ja wam polecam, jeśli sobie tą misję robicie po cichu, to wam polecam zrobić to następująco. Podlecieć sobie najpierw pod ten punkt po waszej prawej teraz. Podkładacie od razu pierwszy ładunek wybuchowy tutaj. To jest pierwszy ładunek. Drugi szybko podkładacie w kolejnym punkcie. I w momencie, kiedy ten drugi ładunek podłożycie, od razu się wycofujecie z powrotem na górę. Drugi ładunek podkładamy tutaj. Biegniemy teraz na górę z powrotem. Na punkt obserwacyjny, bo tak widzicie, przyjeżdżają ciężarówki. I teraz kolejne nasze zadanie to będzie po raz kolejny likwidacja wszystkich pozostałych wrogów. Tu sobie możemy jeszcze rozstawić jakąś ewentualnie minę pułapkę, tak? Chociaż, no jeśli by ktoś na przykład nas gdzieś tam usłyszał, czy zobaczył, to... Znaczy, zobaczył, no to nie dostaniemy achievementu, tak? Natomiast jeśli by usłyszał, czy zobaczył rannego ewentualnie, no to możemy sobie to wykorzystać. Moi drodzy, czterech żołnierzy, znaczy czterech, pięciu przyjechało. Oznaczamy sobie ich wszystkich, żeby nie było niespodzianki. I na spokojnie zajmujemy się ich likwidacją. Mamy tu jeszcze kolejnego, widzę, sobie patroluje.
I teraz tak, jeśli będzie tylko dźwięk, wszystkich tych żołnierzy trzeba sobie powbijać i będziemy się kierowali do kolejnego punktu. Ten skubany nam się przemieścił w drugą stronę, to my tego co sobie spokojnie patroluje najpierw ściągniemy. Tak mi przyszło teraz przez myśl, że można też ewentualnie spróbować sobie wykorzystać dynamit, tak? To znaczy tam podłożyć dynamit, to miejsce, gdzie staje ciężarówka i ewentualnie wysadzić ten dynamit. Natomiast no, wysadzenie tego dynamitu spowodowałoby zlikwidowanie wszystkich tych wrogów. No ale jednak trzeba by akurat mieć okazję, żeby ten dynamit wysadzić wtedy, kiedy przelatują te samoloty, tak? Bo jeśli strzelimy nie będąc ogłuszonym, to ja nie wiem, czy... A po prostu ktoś nas jeszcze tam gdzieś z budynku nie wyjdzie, bo ja tam nigdy nie sprawdzałem tego budynku. Całkiem możliwe, że w tym budynku są jeszcze inni żołnierze. W związku z tym, no, według mnie lepiej właśnie tak nie robić. O, tu jeszcze mam jednego nieznaczonego. Nie wiem, czy widzieli. Chociaż nie, nie, on jest chyba znaczony. A, gdyby oznaczony. Oni się już uspokoili, także oni sobie jeszcze tam spokojnie patrolem chodzą, ale jak będą widzieć kolejnych rannych, to będą po prostu podchodzić, tak? Dobrze, tego nam się też udało złapać jeszcze jak przechodził. No i likwidujemy im kolejnych. Natomiast co do achievementu palenie zabija, czyli likwidując, żeby zlikwidować tych sześciu ludzi, na pewno... na pewno. Ja wam polecam jednak ten odcinek obejrzeć, ten co ten z graczy właśnie publikował sobie ten achievement. Na pewno jak piszecie sobie nazwę achievementu, to będziecie mieli okazję zobaczyć sobie jak on to zrobił i co polecał. Natomiast no weźcie na to nawias, tak? Bo wydaje mi się tak, że nie jest aż tak bardzo istotne, czy ten trzeci pali, czy nie pali. Ja tak mówię, on nie palił i zdobyłem achievement, bo innych zabiłem. Natomiast on powiedział też, ujął też coś takiego, że w momencie, kiedy nas strażnicy zauważają, zmieniają pozycję, całkiem możliwe, że już nie będą palić. Co do tego też nie jestem pewny, dlatego że nie wiem, czy do wszystkich, tak, bo całkiem możliwe, że na przykład na jednym to zadziała, na drugim nie. To znaczy, że jak jednego zlikwidujecie, jeden was usłyszy, czy zauważy ciało, zmieni pozycję, to będzie palił, a drugi na przykład, który zobaczy ciało, może już nie palić. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, natomiast mnie usłyszeli. To znaczy strzeliłem ze snajperki i zrobiłem wśród obozu wrogów szum, hałas, tak? A mimo wszystko, że zrobiłem ten hałas, i tak udało mi się wbić ten achievement. Więc i nie było tego w drugim posterunku, co palił, i zrobiłem hałas i wbiłem achievement. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba wstrzymać się przed likwidacją wszystkich wrogów, poobserwować ich i zobaczyć, który pali, tak? Jeśli któryś pali, no to w tym momencie zajmujemy się jego likwidacją. Tak jak wam powiedziałem, trzy pierwsze osoby palące, dwie pierwsze osoby, czyli restartujemy tyle, aż ten pierwszy będzie palił, potem tego, który znajduje się snajper po lewej stronie na wieży, drugi, który pali, trzeci ewentualnie w drugim posterunku, tak, którego widzieliście w moim odcinku, no i ewentualnie późniejsze osoby, tak patrzę, czy to są już wszyscy, czy jeszcze ktoś tam będzie, za nisko. Późniejsze osoby to już będą zlokalizowane właśnie na obszarze tego całego posterunku, tak? Czyli obserwujecie ich, jeśli ktoś pali, ściągacie. Fajny achievement, trzeba się namęczyć, tak? Ale jest jakaś, moi drodzy, satysfakcja, jeśli go uczciwie sobie wbijemy. Mam kolejnego żołnierza. I wydaje mi się, że to już będzie ostatni żołnierz, którego muszę zlikwidować. Tak mi się wydaje. Już raczej nikogo więcej nie będziemy mieli. Zaraz zobaczę, czy jeszcze któryś się jakiś odzywa, czy jeszcze jakiś patroluje. Ale wydaje mi się, że już została nam tylko po nich ciężarówka. Także co? Jeśli mamy zlikwidowanych, możemy na swobodnie udawać się do kolejnego punktu. I teraz kolejny punkt, który wam polecam, to jest punkt po lewej stronie. To znaczy, tam się teraz kieruję. Nie musicie nawet schodzić chyba, poczekajcie. No, w sumie można lecieć górą. Nie, możecie sobie zejść. Można sobie zejść na dół, na spokojnie. Prawą stroną i teraz kierujemy się tak jak byli ci strażnicy po prawej koło radia, tak, czyli no właśnie, sam się teraz zgubiłem.
Czyli tutaj. Czyli tu się kierujemy, przelatujemy sobie dołem. Uważajmy, żeby jeszcze tam jakiś strażnik nie był, tak? Chyba, że nie zależy nam na osiągnięciu. Tu możemy też na cicho podejść ewentualnie, na kucka, żeby nie było niespodzianki. Ale możemy też podejść biegiem. Moi drodzy, brakuje mi tego. Oj, jak mi brakuje, że można było się przejechać tymi samochodami, moi drodzy. Bardzo mi brakuje tego w tej produkcji, tak? Żeby jednak był ten element jeszcze symulacyjny. Ja wiem, że to jest gra taka bardziej skradanka, taktyczna, ale jednak ten element symulacyjny zawsze jest takim elementem ciekawym. Podkładamy sobie trzeci ładunek, w tym momencie kolejny cel tu jest tylko opuszczenie regionu. Pójść do punktu ewakuacyjnego. Moi drodzy, jednak to, że mamy już opuszczenie regionu, nie znaczy to, że możemy spocząć na laurach, dlatego że na samym końcu pojawiło nam się kolejne wsparcie i to wsparcie będzie zlokalizowane tuż koło naszego punktu ewakuacyjnego. I tak naprawdę to jest jeden teraz z trudniejszych etapów i chyba najtrudniejszy, jeśli chcemy zdobyć achievement bez wykrycia. Powiem wam szczerze, próbowałem na kilka możliwych sposobów. To znaczy próbowałem schować się i likwidować ich po kolei. Natomiast nie udało mi się to, ponieważ któryś mi tam zeszedł i po prostu mnie zauważył. I doszedłem do wniosku, że wydaje mi się, że jednak w tym wypadku lepszym rozwiązaniem będzie po prostu ich omijanie. To znaczy można jakiegoś zlikwidować wroga, ale jeśli chcemy zdobyć ten achievement, to raczej ich po prostu omijać. I teraz tak, tutaj jak widzicie, podjechała już furgonetka z żołnierzami. Tych żołnierzy możemy sobie oznaczyć od razu, żebyśmy ich dokładnie widzieli, tak, gdzie oni są, gdzie oni przechodzą. Tu mamy jeden, drugi, trzeci żołnierz. My się mamy udać tu, gdzie oni się znajdują, więc no, będzie się trzeba po prostu przedostać lewą stroną. Dwa razy mi się nie udało, kiedy próbowałem puścić ten obszar, trzeci raz mi wyszło. W związku z tym, no, czy wam się to uda? Wydaje mi się, że to jest po prostu przypadek, tak? Albo wam się uda, albo wam się nie uda. Możecie próbować to obczaić jakoś tak bardziej w taktyczny sposób, ale liczcie się z tym, że może wam po prostu ta akcja nie wyjść. I to jest chyba, tak jak wam powiedziałem, najtrudniejszy etap całej tej rozgrywki, jeśli chcemy zdobyć achievement właśnie bez wykrycia. Tu nam przychodzi kolejny strażnik. Blisko. Też się musimy liczyć z tym, że może nas po prostu zauważyć. Natomiast, no, można próbować i tamten się jeszcze do nas skrada, widzicie? Ten kolejny do nas idzie. Właściwie dwóch do nas idzie, kurczę. Teraz pytanie, uda się czy nie uda? Wykryją nas czy nas nie wykryją? Teraz trzech idzie do nas przodem. Trzech idzie do nas przodem. Ja już tu kucnąłem, bo już widzieliście, już mnie wykrywali. No okej, moi drodzy, chyba się udało. Chyba się udało, bez żadnego problemu, ale tak jak mówię, na tym etapie możecie być naprawdę sfrustrowani, wykonując sobie ten achievement, dlatego że wykonując całą misję na cicho, wszystko wam fajnie wyszło, tak? I nagle właśnie ta akcja się nie udaje, bo na samym końcu po prostu ktoś was zauważa. Niestety, tak jest, to jest tylko gra, musicie się z tym liczyć, że taką sytuację możecie mieć, w związku z tym, jeśli go wbijacie, uzbrójcie się po prostu w cierpliwość. Ja polecam wam osobiście jednak ich unikać, natomiast jeśli chcecie, możecie próbować ich likwidować, chociaż ewentualnie na przykład tych, którzy podjechali sobie od strony waszego punktu ewakuacyjnego, tak? Bo jeszcze mamy tych z drugiej strony, natomiast oni, no, podchodzić będą, tak? Natomiast, no, ci są raczej groźniejsi. Ale to, czy będziecie ich likwidować, czy będziecie próbować po prostu na spokojnie opuścić ten obszar, to już jest, tak jak wam powiedziałem, wasza decyzja w tym osiągnięciu. Także, moi drodzy, kolejna misja po stronie Gnoidorf, jeśli chodzi o achievementy, dwa achievementy, tak, palenie zabija i jeszcze jeden achievement, który nazywał się i właśnie, jak on się teraz nazywał, ten achievement? Palenie zabija, a zapomniałem. Zapomniałem, ale coś było z wykryciem chyba, tak, czyli że po prostu trzeba było, w każdym razie znamy cel, czyli nie możemy dać się wykryć przez całą mapę, nikt nie może wykryć naszej obecności. To jest zadanie. Wydaje mi się, że jest to na pewno achievement prostszy niż achievement Saint Pierre, czyli że nikt nas nie może wykryć, zanim wejdziemy do kościoła, ponieważ tam jest teren otwarty, ponadto tam nie możemy strzelać ze snajperki, nie ma żadnych punktów ogłuszania, tak? Czyli ani pociski nie strzelają, samoloty nie latają, w związku z tym tylko i wyłącznie tłumik. Także, moi drodzy, dziękuję wam za wspólną przygodę z kolejną misją z cyklu gry Sniper Elite.
No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnej misji, już ostatniej misji z zawartości dodatkowej, która została jakkolwiek opublikowana w tej produkcji, ponieważ już więcej DLC nie mamy, która wiąże się z zabiciem Hitlera. Tak, moi drodzy, zabiciem Hitlera, zabiciem głównego celu. Coś takiego wprowadzono właśnie w tej produkcji gry Sniper Elite V2 i powtórzono także w wersji trzeciej i w czwartej również. Również mamy, będziemy mieli taką możliwość jak zabicie Hitlera. Także ta misja jeszcze przed nami, no i później przejdziemy sobie już do zapowiadanych wam wcześniej trybów kooperacyjnych poza główną kampanią, tak? Czyli jeszcze jakie tryby kooperacyjne nam Rebellion wprowadził, żebyśmy mogli sobie urozmaicić naszą rozgrywkę z przyjacielem. Także dziękuję wam za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Sniper Elite. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!